ale nie. Jest drugi kolega. Paulina, to już możemy rozstawać. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Państwu na sali i dzień dobry Państwu w internecie. Spotykamy się w ramach projektu O tym się nie mówi, czego nie powiedzieli mi rodzice, a co przekażę córce synowi. To jest cykl wykładów medycznych w oparciu o świetną kadrę lekarzy, lekarek i położnej, jedynej położnej w Polsce, która jest w naszym zespole, którą za chwilę poznacie. Projekt został sfinansowany z tak zwanych funduszy norweskich i tak naprawdę tylko dzięki temu możemy zrealizować ten projekt, cykl 18 wykładów, szkoleń i pewnych innych rzeczy. Projekt napisała Fundacja Damy Radę, której jestem przedstawicielką, prezeską, oraz kobiety, medycy kobietom, czyli grupa lekarzy, lekarek. Tam macie przy kawie, herbacie, a zdjęcia naszego zespołu medycznego i niemedycznego. W województwie pomorskim patronat honorowy objął pan Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, a tutaj w powiecie sztumskim pan Leszek Sarnowski, dzisiaj niestety nieobecny, był na wykładzie otwierającym projekt. Szanowni Państwo, projekt będzie trwał do kwietnia 2024 roku i naprawdę składa się z dużej ilości fajnych rzeczy, które można śledzić w internecie. Przede wszystkim wykłady medyczne, to będzie cykl 16 wykładów medycznych, które są oparte na faktach. To nie są opinie, to jest
To jest wiedza przekazywana w wykładach medycznych, jest oparta na faktach i tak naprawdę to jest najważniejsze w życiu, żeby opierać się na wiedzy, a nie na pewnych opiniach, na to, co youtuberzy czasami potrafią zrobić w internecie, to dużo krzywdy. Zapraszamy tutaj do przodu, tu jest miejsca, także chodźcie. Tematy będą przeróżne. Tematami będzie nowoczesna antykoncepcja, rozwój psychoseksualny, dojrzewanie, orientacje seksualne, szczepienia HPV, zdrowie psychiczne, w tym depresja. Więc musicie śledzić, bo w zależności od tego, co was interesuje, jakie macie potrzeby, taki wykład możecie zobaczyć na YouTubie. To właśnie jest jeden z pierwszych wykładów doktora Macieja Sochy, który odbył się 13 grudnia tutaj w Sztumie, w Sztumskim Centrum Kultury. Już go możecie zobaczyć na YouTubie, a za chwilę ten wykład, który poprowadzi doktor Anna Michalik, też będziecie mogli zobaczyć na YouTubie. A dzisiaj się spotkaliśmy na wykładzie Fakty i mity na temat cyklu menstruacyjnego. To jest niesamowicie ważna sprawa, ponieważ od tego, czy znamy swoje ciało, czy go nie znamy, tak się może potoczyć nasze życie. W tym przypadku cykl menstruacyjny jest związany z macierzyństwem. Czasami nie chce się być matką, nie chce w ogóle się być matką, nie chce się być matką teraz i dlatego jest bardzo ważne znać swoje ciało. Tak jak mówiłam, zaczynamy w Sztumie, następnie te wykłady możecie zobaczyć w Byczynie, później będziemy w Byczynie, w Gołdapi, w Świeciu i tak całą Polskę, 16 województw przejedziemy. Tu jest nasz skład, ekipa medyczna, lekarze, lekarki, ginekolodzy, ginekolożki, psychiatrki z całej Polski. To są już zakontraktowane, że tak powiem, szkolenia, spotkania. No i chciałabym was namówić do czegoś, co będzie w Sztumie jeszcze. W Sztumie będziemy mieli tylko szkolenie stacjonarne, dwudniowe, szkolenie WENDO, to już zostało wybrane tutaj w takiej mniejszej grupie i tylko 16 osób może się zgłosić na to szkolenie, bo jest to naprawdę świetne szkolenie. Byłam na tym szkoleniu 20 lat temu i to było moje marzenie zrealizować taki wykład, takie szkolenie u siebie w swojej gminie, w swojej miejscowości. To jest, później sobie możecie doczytać, czym jest WENDO. Drugim też jest rozwój psychoseksualny i pierwsza pomoc z elementami samoobrony. Oprócz tego będziemy oferować indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia online, co też macie w ankietach i możecie zaznaczyć, czy chcecie brać w udział siedząc w domu i możecie w ten sposób oglądać. Żeby być na bieżąco z naszymi projektami, szkoleniami, wystarczy zapisać się do newslettera. I teraz tak, ta z tymi długimi włosami to ja, jestem dyrektorką projektu, więc wszystko tak trzeba tak zorganizować, żeby się wszystko spięło. A Paulina Hoppe-Gołębieska stoi tam za wami, jest mieszkanką Sztumu, znamy się od czasu szycia maseczek i od tej pory realizujemy kupę fajnych projektów. A ten facet, który stoi za kamerą, 13 grudnia był nominowany do Grand Press Photo, jest reżyserem, dokumentalistą i przede wszystkim dziennikarzem przez duże D. Ja myślę, że kiedyś z Markiem Osiecińskim, który właśnie stoi i nas realizuje, możemy zrobić kolejne spotkanie na temat tego, czym jest dziennikarstwo, czym jest rzetelne dziennikarstwo i jak powinno być, jakimi zasadami powinno się kierować. Marek, 13 grudnia tu w Sztumie mieliśmy konferencję inauguracyjną, a on był w Warszawie i był nominowany do Grand Press Photo, z czego cały zespół nasz jest bardzo dumny. Dostaliście ankietę z prośbą o wypełnienie. Później dostaniecie takie podziękowania i pakunki w takiej torbie i z różnymi informacjami dodatkowymi. Jeszcze raz, projekt tak naprawdę możemy realizować tylko i wyłącznie dzięki funduszom norweskim, o które mogą aplikować organizacje pozarządowe zgodnie z regulaminem. No i realizatorzy to Fundacja Damy Radę i Kobiety Medycy Kobietom. Tak wygląda agenda naszego spotkania. Nie wiem, czy się zmieściłam. 45 minut wykładu będzie do Ani Michalik. Później przerwa na kawę. Wykład jakby druga część. Później sesja pytań i odpowiedzi z waszej strony. No i o 14 kończymy, bo wiem, że trzeba
trzeba się śpieszyć na autobus, żeby dotrzeć szybko. Przekazuję mikrofon Ani Michalik, położna. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Ania Michalik, jestem położną. Pozwólcie, że ja się pokrótce Wam przedstawię, ale w celu takim, żeby Państwo wiedzieli, czego się można ode mnie dowiedzieć. Większość swojego życia zawodowego spędziłam na sali porodowej, łącząc taką działalność medyczną w stosunku do kobiet, również z taką działalnością naukową i edukacyjną. Naukowo zajmuję się wpływem lęku na przebieg porodu, uczę patologii i fizjologii porodu, zajmuję się również aborcją i utratą ciąży w takim szerokim rozumieniu, więc jeżeli się pojawią jakieś pytania również z tego zakresu, to w tej późniejszej części naszego wykładu to również serdecznie zapraszam. Pracuję na co dzień na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku położnictwo. Położnictwo kształci położne, a więc medyczki, medyków, ponieważ też w bardzo dużej mniejszości, ale zdarzają się mężczyźni, którzy przechodzą na te studia i zostają, mężczyzna nazywa się położnym, który kończy nasz kierunek. To są medycy, którzy zajmują się szeroko rozumianym zdrowiem kobiet i noworodków. Mam dzisiaj taką ogromną przyjemność, w ogóle dziękuję serdecznie za zaproszenie do Sztumu, dziękuję serdecznie za zaproszenie na wykład. Anita Czarniecka, Spiritus Movens, z całego projektu jest niczym pik luteinowy dla owulacji w tym projekcie, także już troszeczkę tutaj zajawiając temat. Mam przyjemność, aby mówić o cyklu menstruacyjnym. Będę starała się o tym tak opowiedzieć, żeby było to dla Państwa interesujące. Podtytuł tego wykładu to jest Znam i lubię swoje ciało. Jako że mamy tutaj też kilku chłopców na sali, no to trzeba by było jeszcze dodać podtytuł Znam i lubię twoje ciało, ponieważ będzie to też dotyczyło dziewczyn, sióstr, mam, sąsiadek, które menstruują, których cykl biologiczny wygląda właśnie w ten sposób, a wiedza pozwala zrozumieć. Zapraszam serdecznie do przerywania mi, do zadawania pytań. Mam nadzieję, że uda się nam nawiązać jakieś sprzężenie zwrotne i spędzicie Państwo interesująco i miło czas. Przekaż myszkę. Dobrze. Okej. Okay. Słuchajcie Państwo, za mną widzicie takie dosyć trzy skomplikowane wykresy. Ja nie wiem, z czym one się Wam kojarzą, ale powiem szczerze, że mi cykl menstruacyjny i wiedza o cyklu menstruacyjnym bardzo długo kojarzyła się z trudnym rozdziałem w podręczniku. Mianowicie, jak nawet weźmiecie taki klasyczny podręcznik do położnictwa, do endokrynologii, do ginekologii, do endokrynologii dziecięcej, to rozdział o cyklu miesiączkowym to jest kilkadziesiąt stron bardzo trudnych terminów, bardzo szczegółowej wiedzy. I często zdarza się tak, że nawet studenci kierunków medycznych, czy to medycyny, czy położnictwa, czy ratownictwa, czy osoby przygotowujące się do matury z biologii, nie wiem, czy tutaj wśród Was są takie osoby, wiem, że jesteście w klasach maturalnych, często traktują ten rozdział wiedzy jako coś, co trzeba z dużym wysiłkiem przyswoić, potem dość szybko zapomnieć, ponieważ jednak nie używamy tych wszystkich terminów w praktyce. I często jest tak, że przełożenie tej wiedzy, takiej stricte podręcznikowej, właśnie naszpikowanej terminami, na których można sobie połamać język, ma dość małe przełożenie na nasze takie codzienne życie. To jakby znajomość cyklu miesięcznego na poziomie takim szkolnym, czy na poziomie nawet studiów wyższych medycznych, rzadko przekłada się na to, że my czerpiemy z tego wiedzę, która pozwala nam rozumieć i znać swoje ciało, tudzież, nie wiem, ciało swojej dziewczyny, partnerki, żony, nie wiem, siostry i mamy. Ja będę się starała dzisiaj trochę wyjść z tego schematu mówienia o cyklu miesiączkowym w takim stricte medyczny sposób,
Po to, żeby Państwo wyszli dzisiaj z tego spotkania właśnie z takim poczuciem, że wiecie więcej o sobie nawzajem, wiecie więcej o swoim ciele, wiecie więcej o tym, jak to ciało funkcjonuje. To, co jest po środku, to jest takie zdjęcie, które wczoraj zrobiłam z podręcznika do endokrynologii ciąży. To są estrogeny, to są androgeny, to są te hormony, które po prostu buzują w nas i warunkują nasze życie, warunkują nasze emocje, wpływają na tak wiele obszarów, a rzeczywiście jak patrzymy na to w ten sposób, to tak naprawdę chce nam się przewrócić stronę i bardzo szybko uciec od tego. Także będę się starała dla Państwa dzisiaj przewracać te strony w taki sposób, żeby to było dla Was interesujące, aczkolwiek będzie taki moment, że też do tych obrazków się odwołam i będę starała się je wyjaśnić, żeby one po prostu były też bardziej, bardziej przyjazne. I od razu powiem, że bardzo często zdarza się tak, że nawet studentów wyższych lat kierunków medycznych, jeżeli zapytamy o charakterystykę cyklu miesięcznego, typu weź mi wytłumacz, tak w krótkich żołnierskich słowach, na czym polega cykl miesięczny, co tam się podwyższa, co się obniża, co się tam, co pęka, co nie pęka, co się w co, co przekształca, to bardzo często jest to problem. Więc widać, że jest to temat, który rzeczywiście wymaga takiego bardziej przyjaznego wyjaśnienia. Takim mottem moim na dzisiaj będzie to, że dobrze jest wiedzieć, że cykl miesiączkowy jest regulowany przez hormony, które mają wpływ na nasz nastrój, libido, chęć uprawiania seksu, napęd życiowy, chęć kontaktów społecznych, czyli to, czy mamy ochotę wyjść, czy mamy ochotę zwinąć się pod kocem i po prostu zostać w domu. A nawet to wpływa na postrzeganie siebie i innych. Jeżeli przyjrzycie się temu, to rzeczywiście postrzeganie nas przez siebie same zmienia się w toku naszego cyklu. Jest czas cyklu, kiedy się czujemy bardziej atrakcyjne i takie w mocy zdobywać świat, a jest taki czas w cyklu, kiedy rzeczywiście wolimy zwinąć się pod kocem i po prostu zostać w domu i najlepiej, żeby po prostu wszyscy dali nam spokój. I jedna i druga sytuacja jest stuprocentowo normalna. W czasie cyklu zmienia się wygląd naszej skóry, piersi, wrażliwość na dotyk, rodzaj wydzieliny z pochwy i wiele, wiele innych aspektów naszego codziennego życia. Od razu uprzedzę, że ja będę mówiła o współżyciu, będę mówiła o tym, jak ono może wyglądać, będę może wchodziła w takie szczegóły, które będą dość intymne, ale stuprocentowo uważam, że to również jest element naszego dzisiejszego spotkania. Jestem położną, więc jakby to jest taki zwyczajowy element mojej pracy. Przygotowując się do tego wykładu, jestem mamą 13-latka. Jako że taki wspólny temat naszych wykładów medycznych to jest, czego nie powiedzieli mi rodzice, a co ja przekażę córce i synowi, to ja rzeczywiście tego swojego 13-latka trochę próbuję też tam edukować, tłumaczyć mu pewne rzeczy, normalizować pewne tematy dotyczące seksualności, dotyczące właśnie też cyklu, miesiączki. I jak przygotowywałam się tutaj, żeby do Was przyjechać, to pomyślałam sobie, że rzeczywiście, jak ja byłam w liceum, to mieliśmy pewien taki określony zasób słów na to, żeby mówić o okresie. Mówiliśmy oczywiście tam, czy mówiłyśmy okres, miesiączka, ale były też takie dodatkowe określenia typu, nie wiem, ciotka, czy jakaś czerwona fala, czy innego rodzaju określenia. W internecie można znaleźć w takim słowniku ponad 30 synonimów dotyczących miesiączki, ale jako, że ja już dawno nie jestem nastolatką, zapytałam mojego syna, Olek, a powiedz mi, jakoś mówicie na miesiączkę, mówicie jakoś na okres? No i po prostu to, co się dowiedziałam, to było tylko weź mamo, Także ta komunikacja rzeczywiście może być trudna, bardziej go zawstydziłam niż się czegoś dowiedziałam, ale jeżeli się odwołamy do teorii położnictwa, to cykl miesiączkowy, owulacyjny, menstruacyjny, to są synonimy, to powtarzające się regularne zmiany w organizmie kobiety występujące w stałym rytmie. Jak się liczy cykl? Cykl liczy się tak, że pierwszy dzień mojego cyklu to jest pierwszy dzień mojego okresu, czyli wtedy, kiedy mam pierwszy dzień krwawienia, to jest pierwszy dzień mojego cyklu. Ostatni dzień cyklu to jest
dzień przed kolejnym krwawieniem, tak? Czyli ja tutaj, żeby to może łatwiej zrozumieć, przepraszam, jeżeli dla Państwa jest to truizm, ale jakby porządkując pewne rzeczy, też się odwołuję do tej podstawowej wiedzy. Pierwszy dzień cyklu akurat tutaj na tym przykładzie to jest 13 stycznia. I jeżeli kobieta miesiączkuje w sposób taki wzorcowy i ma wzorcowe cykle, za które się uważa cykle 28-dniowe, chociaż to wcale nie jest taka prawda, za chwilę też Wam to wytłumaczę, no to ostatni dzień cyklu będzie miała załóżmy 11 kolejnego miesiąca, no i wtedy tam załóżmy 12 lutego będzie miała kolejny dzień pierwszego krwawienia. Czy Państwo, tak zapytam z ciekawości, oczywiście tutaj nie musicie się wyrywać, wystarczy, że pokiwacie głowami, zapisujecie sobie, wiecie ile trwa Wasz cykl? Serdecznie do tego zachęcam. To jest w ogóle pierwsze pytanie, jeżeli idziecie do ginekologa. To jest pierwsze pytanie, które dostaniecie, ile trwa Wasz cykl, kiedy Pani miała ostatnią miesiączkę. I z tego, co wiem właśnie od kolegów ginekologów, słuchajcie, wśród młodych dziewczyn jest olbrzymi problem, żeby wiedzieć, kiedy się miało ostatnią miesiączkę i ile trwa cykl. I to jest pierwsza taka, wiecie, key message do wzięcia stąd. Znamy długość swojego cyklu. To jest kluczowa informacja. Wiemy, kiedy miałyśmy ostatni okres. Oczywiście nie musimy tego pamiętać. Możemy sobie to, nie wiem, wrzucić do kalendarza w telefonie albo możemy sobie ściągnąć apkę do monitorowania cyklu. Ja żadnej tutaj nie polecę. Ich jest mnóstwo na rynku. Wyobraźcie sobie, że w 2019 roku, kiedy robiono takie duże badanie, było już ponad 100 na rynku. Teraz jest no, rok 2023, więc pewnie jest ich jeszcze więcej, więc wybór jest po prostu przeogromny. Do tego faktu jeszcze później wrócę, ale jest to kluczowa informacja. Długość cyklu też jest bardzo ważną informacją o Waszym zdrowiu, o prawidłowym funkcjonowaniu Waszego cyklu. Zresztą nawet jeżeli chcemy wdrażać antykoncepcję hormonalną, tak? Chcemy zacząć, nie wiem, przyjmować tabletki antykoncepcyjne albo chcemy, nie wiem, założyć krążek dopochwowy, Nuvaringa, żeby wdrożyć antykoncepcję hormonalną, robi się to właśnie pierwszego dnia krwawienia, żeby to miało najwyższą skuteczność. Więc warto wiedzieć, ile trwa nasz cykl i warto wiedzieć, jak często mamy miesiączkę. Jeszcze raz przypominam, pierwszy dzień cyklu to jest pierwszy dzień okresu, ostatni dzień cyklu to jest ostatni dzień przed kolejnym okresem. I to rzeczywiście z kalendarza, jak sobie wrzucicie, to bardzo łatwo jest to wyliczyć. Klasycznie w położnictwie mówimy, że typowy cykl trwa 28 dni i to też jeżeli ktoś już w tej chwili ma w głowie, że jego cykl nie trwa 28 dni, coś jest nie tak, to absolutnie nie jest to prawda. Również według takiego klasycznego położnictwa podchodzimy do tego w ten sposób, że długość cyklu to jest 28 dni plus minus 7 dni, czyli wychodzi nam, że fizjologicznie to powinno być 21-35 dni, w tych ramach powinnyśmy się mieścić, żeby mówić o takim typowym, zdrowym cyklu menstruacyjnym. Ja oczywiście mówię tutaj o kobietach, o dziewczynach, które nie przyjmują antykoncepcji hormonalnej, bo jeżeli przyjmujemy antykoncepcję hormonalną, no to wiadomo, że to po prostu jest regulowane w sposób sztuczny, czyli mamy te 21 dni, kiedy hormony są uwalniane do naszego krwiobiegu i potem 7 dni przerwy, więc tutaj odwołuję się do sytuacji, kiedy nie przyjmujemy antykoncepcji hormonalnej. To jest w ogóle te 28 dni, to jest, wiecie, taka odpowiedź często, jak pytamy studentów kierunków medycznych, jaka jest prawidłowa wartość ciśnienia. No to pierwsza odpowiedź będzie 120/80. To ja zawsze wtedy pytam, ale przepraszam, jak ja mam 130/70, to znaczy, że trzeba mnie leczyć? No nie, bo jest po prostu do tego granica górna i granica dolna, tak? Wszystko, co jest tam więcej niż 140/90, uznajemy, że jest nadciśnieniem i wszystko, co jest poniżej 90/60, to jest zbyt niskie ciśnienie, więc w ten sposób mamy naszą granicę i tak samo tutaj mamy granicę, tak? Typowo 28, ale mamy zawsze te plus minus 7 dni, więc proszę się absolutnie nie denerwować, jeżeli wasz cykl wynosi, nie wiem, 32 dni albo 23 dni, to też jest jak najbardziej prawidłowe. Według klasycznych podręczników położnictwa mamy trzy fazy cyklu, czyli faza folikularna, owulacja i faza lutealna. Ja dla naszych rozważań tu jeszcze osobno wypisałam krwawienie, więc będziemy sobie mówić o czterech fazach cyklu, będziemy sobie je w ten sposób charakteryzować. Mówiłam, że będzie obrazek.
postaram się to wyjaśnić w sposób jak najbardziej przystępny i interesujący. Spójrzcie na to w sposób taki, że słuchajcie, to jak działa nasze ciało, jak nim hulają hormony i jak one ze sobą współpracują i w jaki sposób na siebie reagują, to jest w ogóle coś niesamowitego, jak działa nasze ciało. Naprawdę jest to, jak wejdziemy w to głębiej, jak zaczniemy to poznawać, to rzeczywiście naprawdę można się zachwycić tym, jak to wszystko działa, jak jest to wieloczynnikowe i jak fantastycznie to jest wszystko ułożone. Wspomnę może jeszcze o tym, że te hormony, o których będę dzisiaj trochę mówiła, czyli gestageny i androgeny i estrogeny, to są hormony, które zaczynają hulać w naszym organizmie, słuchajcie, bardzo, bardzo wcześnie, oczywiście jeszcze w fazie życia płodowego. I wyobraźcie sobie, że jeżeli chodzi o różnicowanie płci, to już się zaczyna po 6 tygodniu życia płodowego. To są takie etapy, 6 tydzień, 8 tydzień, 12 tydzień życia płodowego. Na tym etapie, kiedy pojawia się działanie właśnie czy androgenów, z których głównych jest testosteron, czy estrogenów, z których największe działanie biologiczne ma taki, który się nazywa 17-beta-estradiol, to są hormony, które w dużej mierze będą odpowiadały za to, czy będziemy osobnikiem męskim, czy będziemy osobniczką żeńską. Czyli zobaczcie, jak wcześnie te hormony zaczynają hulać w naszym organizmie, jak wcześnie zaczynają działać. I oczywiście ich działanie jest odczuwalne i przeważne dla nas później przez całe nasze życie. Zmiany, które zachodzą w czasie cyklu miesiączkowego, one nie dotyczą tylko macicy, dotyczą również jajnika i też bardzo jeszcze wielu innych składowych naszego organizmu, też za chwilę do tego wrócę. Warto pamiętać o tym, że jest coś takiego jak oś podwzgórze przesadka jajnik. W mózgu, w kresomózgowiu jest taka, słuchajcie, malutka struktura, która nazywa się podwzgórze, ona waży około 4,5 grama i słuchajcie, ma przeważną funkcję dla naszego organizmu. W aspekcie naszych dzisiejszych rozważań warto pamiętać, że produkuje coś takiego, co się nazywa GnRH, czyli gonadoliberynę. Ta gonadoliberyna na zasadzie krążenia wrotnego sobie jest wydzielana z przedniego płata przesadki i pobudza również, znaczy pobudza do wydzielania z przedniego płata przesadki dwa hormony, czyli FSH i LH. To są hormony, które będą takimi hormonami nadrzędnymi, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w jajniku i o to, co się dzieje w macicy w czasie cyklu miesiączkowego. I teraz, jeżeli sobie spojrzycie na ten obrazek po prawej stronie, u góry mamy pokazane to, co się dzieje w jajniku z podziałem na fazę folikularną, owulację i fazę lutealną. I na dole mamy dzień cyklu miesiączkowego, wzorcowego cyklu miesięcznego, czyli od 0 do 28 dni. To, co jest na dole, ta taka różowa warstwa, to jest endometrium. Endometrium to jest taka błona, która wyścięła wewnętrzną ścianę macicy. I teraz nie wiem, czy wpadło wam w oko taki post, który zrobił niesamowitą karierę w internecie. To były chyba dwa kamienie o takim gruszkowatym kształcie, gdzie było pokazane, jak macica zwiększa się w czasie okresu, że po prostu powiększa się tam kilkukrotnie w czasie okresu. Nie wiem, ktoś widział może taki post z tą macicą taką typową, która ma tam około 8 cm długości, waży około 80 gramów, no i pokazano dla porównania drugi kamień, który był tam niemalże dwukrotnie większy i pokazano, że w ten sposób macica się powiększa w czasie okresu, no jeżeli się w ten sposób, jakby treść była taka, że jeżeli w ten sposób się macica powiększa, to nic dziwnego, że kobiety w czasie tego okresu tak się mogą źle czuć. To jest, słuchajcie, fake news. Mimo że ten post po prostu miał jakieś miliony repostowań i pojawiał się niemalże wszędzie, macica absolutnie nie osiąga takich dużych rozmiarów w czasie okresu. Oczywiście staje się bardziej obrzmiała i można tutaj mówić o takim miejscowym stanie zapalnym, ale absolutnie nie jest to aż taka różnica w wielkości. I teraz słuchajcie, zacznijmy od krwawienia, czyli zacznijmy od tej fazy takiej zerowej. Pierwszy dzień cyklu to jest pierwszy dzień krwawienia.
My oczywiście obserwujemy na zewnątrz krew wydostającą się z pochwy, natomiast w jajniku już dochodzi do pewnych konkretnych zmian, czyli w jajniku pod wpływem takiego hormonu przedniego płata przesadki, czyli FSH, kilka pęcherzyków zaczyna konkurować o to, który z tych pęcherzyków stanie się pęcherzykiem dominującym i który uwolni komórkę jajową. Słuchajcie, kobieta w ciągu swojego życia, zakładając, że rozpoczyna miesiączkowanie koło 12 roku życia, to jest taki średni wiek, kiedy kobieta zaczyna miesiączkować i skończy koło 50 roku życia, to jeżeli założymy, że nie będzie w ciąży i nie będzie przejmowała antykoncepcji hormonalnej, to ma około 350-400 owulacji w ciągu życia. Czyli ma 350-400 szans albo ryzyk, w zależności od podejścia, zajścia w ciążę. Do tego też jeszcze wrócę, bo to jest informacja, która będzie nam potrzebna również przy kolejnych rozważaniach. Teraz ten pęcherzyk dominujący rzeczywiście wybije się na niepodległość. On sobie tam, słuchajcie, tam jest mnóstwo takich bardzo szczegółowych zmian, ale on sobie tam dodaje receptorów dla folikuliny, produkuje estrogeny w tej pierwszej fazie z poziomu bardzo niskiego. Również podwyższa się poziom estrogenów, które są produkowane przez takie komórki, które wyściełają ten pęcherzyk dominujący. Do końca nie wiemy tak naprawdę, jak to się dzieje, że ten pęcherzyk dominujący rzeczywiście stanie się tym pęcherzykiem, który wygra. W tej chwili wiemy, że on ma bardzo dużo rzeczywiście receptorów dla folikuliny i ma bardzo dużo estrogenów w tym takim płynie, w którym sobie pływa komórka jajowa. I teraz ta pierwsza faza trwa około 12 dni, oczywiście w zależności od długości naszego cyklu. Przy wysokim poziomie estradiolu wydzieli się kolejny hormon przesadki, czyli to nasze LH, czyli luteina, będzie taki bardzo ważny pik w tym całym procesie. Ten wysoki poziom luteiny o kilkanaście godzin poprzedzi owulację. Bez tego piku luteinowego nie dojdzie do owulacji, czyli nie dojdzie do uwolnienia komórki jajowej. Komórka jajowa jest uwalniana z jajnika do jajowodu. Jeżeli ma dojść do zapłodnienia, to do zapłodnienia dojdzie właśnie w jajowodzie. Wysoki poziom estrogenów, ten najwyższy poziom estrogenów poprzedza owulację tak 24-48 godzin. Właśnie ten wysoki poziom estrogenów potem jest sprzęgnięty z tym pikiem luteinowym i następuje owulacja. Klasycznie uważa się, że komórka jajowa żyje około 24 godzin, natomiast plemniki są w stanie przeżyć w śluzie szyjkowym, w drogach rodnych kobiety po stosunku, po odbyciu ejakulatu właśnie w drogach rodnych około 5 dni. Więc jeżeli mówimy o czymś takim, co się nazywa takim oknem płodnym, to mówimy o okresie 5 dni w czasie tego cyklu 28-dniowego. Bo tak naprawdę do końca nie wiadomo, jak to się trafi, że tak powiem. Czy można zajść w ciążę w czasie okresu? Można wejść w ciążę w czasie okresu. Jest małe prawdopodobieństwo, ale może się tak zdarzyć. Za chwilę wam pokażę, w jakiej sytuacji jest to możliwe. I teraz po owulacji to miejsce, z którego uwolniła się komórka jajowa, czyli z pęcherzyka Graffa, na skutek luteinizacji, to miejsce jest przekształcone w tak zwane ciałko żółte. I to ciałko żółte produkuje taki kolejny bardzo ważny hormon. On się nazywa progesteron. Wysoki poziom progesteronu już występuje 30 minut po owulacji i ten progesteron jest potrzebny do jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie do tego, że jeżeli dojdzie do zapłodnienia tej komórki jajowej, to ten progesteron i ciałko żółte ma odżywić i podtrzymać ewentualną ciążę do momentu, kiedy pojawią się hormony już produkowane przez trofoblast i przez łożysko. My klasycznie do tego podchodzimy, jakby szukając owulacji w monitorowaniu cyklu, że ta faza druga, czyli ta faza progesteronowa, czyli faza lutealna, kiedy po tym piku luteinowym będzie podtrzymywane właśnie ciałko żółte, które będzie produkowało progesteron, że ona ma stałą długość,
i wynosi około 14 dni. I w takim klasycznym ujęciu tradycyjnym, jeżeli jesteśmy mniej więcej uczone, jak monitorować nasz cykl, no to liczymy od tyłu 14 dni i wychodzi nam, że wtedy powinnyśmy mieć owulację. Wiem, że to może na ten moment brzmi skomplikowanie, za chwilę wam to pokażę na kalendarzach, może będzie łatwiej zrozumieć. Co się dzieje w tym czasie z błoną śluzową macicy, kiedy ona się złuszczy pod wpływem, czy w czasie okresu, później jest odbudowywana, czyli proliferuje pod wpływem narastającego estrogenu, w owulacji jest przygotowana na zapłodnienie, natomiast potem pod wpływem progesteronu i wielu jeszcze też innych czynników, ona jeszcze bardziej się rozbudowuje, jest jeszcze bardziej ukrwiona na przyjęcie ewentualnego zapłodnionego jaja, czyli komórki jajowej. I statystycznie rzecz biorąc, najwięcej skutecznych implantacji ma miejsce koło 20-24 dnia cyklu. Także jeżeli rzeczywiście dochodzi do zagnieżdżenia, zagnieżdżenie w ogóle zachodzi około 8-9 dni od zapłodnienia, czyli ten moment zapłodnienia w jajowodzie, zanim rzeczywiście ta komórka się zagnieździ w ścianie macicy, to jest ponad tydzień różnicy. Stąd właśnie mówię o tym 20-24 dniu cyklu. Jeżeli dochodzi do implantacji, to najczęściej dzieje się to właśnie na tym etapie. Dobra, uciekam od tego slajdu, idę tutaj. To są, słuchajcie, cykle, takie print screeny, jak gdyby wzięte z aplikacji do regulowania, znaczy do obserwacji płodności. I słuchajcie, mamy tutaj trzy cykle. Cykl 28-dniowy po lewej stronie u góry, po prawej stronie mamy kolejny prawidłowy, ale krótszy cykl 23-dniowy i mamy cykl 34-dniowy, czyli taki cykl długi, prawda? Teraz, jeżeli byśmy założyli to takie nasze tradycyjne podejście, czyli faza lutealna, druga faza cyklu, trwa 14 dni, jest typowa, niezależna od długości cyklu, to według tego podejścia rzeczywiście możemy sobie dość łatwo wyliczyć, kiedy mamy menstruację, kiedy mamy, przepraszam, owulację. To, co mamy zaznaczone na czerwono, to jest krwawienie, czyli z ostatniego dnia przed kolejnym krwawieniem po prostu sobie odejmujemy 14 dni i to, co mamy zaznaczone na zielono, to nam wychodzi owulacja i wychodzi nam tutaj to okno płodne, czyli ten okres, kiedy mamy żywą komórkę jajową żyjącą 24 godziny i żywe plemniki, które mogą w drogach rodnych przechować się w śluzie do 5 dni. I dlaczego o tym mówię? Mianowicie proszę zobaczyć, że przy krótkim cyklu, jeżeli obejmiemy te 14 dni od tyłu, to owulacja nam wychodzi już w 9 dniu cyklu. Czyli jeżeli mamy taki trochę wydłużony okres, no to rzeczywiście pod koniec okresu, pod koniec krwawienia możemy w tą ciążę zajść. Tak? Jeżeli dojdzie do stosunku, owulacja nastąpi na przykład za 2 dni, może rzeczywiście dojść do zapłodnienia, więc jeżeli zakładamy, że w czasie okresu współżycie nie skutkuje ciążą, to możemy się bardzo mocno pomylić. I tutaj też przed tym przestrzegam. Przy długich cyklach rzeczywiście jest dość trudno ustalić moment owulacji. Akurat no tutaj wychodzi nam, że przy 34-dniowym cyklu, jeżeli założymy tą stałą długość fazy lutealnej, to wychodzi nam, że około 20 dnia cyklu mamy owulację i mamy to nasze okno płodne. Czy jest to zrozumiałe, tak? Czyli dla długości cyklu rzeczywiście jest to istotne, żeby sobie po prostu spojrzeć na ten kalendarz i paluszkiem po nim pojeździć i zobaczyć, gdzie mniej więcej może być ta nasza owulacja. Słuchajcie, w 2019 roku, ja w ogóle wspominałam już tutaj na początku, że jest mnóstwo aplikacji śledzących cykl na rynku. Nie wiem, czy któraś z was używa tej aplikacji, czy używają tego wasze dziewczyny. Natomiast te aplikacje pozwoliły nam na uzyskanie gigantycznej ilości danych odnośnie cykli kobiet na całym świecie. Ponieważ wiecie, jeżeli wy sobie zaznaczacie te dane, które sobie wklepujecie do aplikacji, no to one gdzieś trafiają i bardzo często trafiają do osób, które albo chcą z tego zrobić użytek marketingowy, ale też w dużej mierze trafiają do osób, które prowadzą na tym badania naukowe.
I tak było w gigantycznym badaniu, które zostało opublikowane w The Nature. To jest taki topowa gazeta, jeżeli chodzi o badania medyczne i biologiczne. Oni, słuchajcie, przebadali 600 tysięcy cykli. I na tej podstawie, czyli ich pytanie było takie, czy rzeczywiście ta nasza taka typowa wiedza, że cykl powinien trwać 28 dni, to jest taka średnia długość, a faza lutealna ma stałą długość, czyli 14 dni, czy rzeczywiście tak jest u współczesnych kobiet. Wyszły im troszeczkę inne wyniki, czyli okazuje się, że to nasze tradycyjne podejście musi ulec zmianie. Typowa długość cyklu na tej grupie badanej wyszła 25-30 dni, czyli wcale nie 28. Długość fazy folikularnej, czyli tej pierwszej fazy cyklu, bardzo mocno się różniła, w zależności oczywiście od długości cyklu, ale nie miała stałej długości. I faza lutealna, tutaj to różnicowanie było troszeczkę inne, natomiast średnia długość dla typowego cyklu 25-30 dni wynosiła nie 14 dni, a 12 dni. Czyli jeżeli się rzeczywiście bardzo przywiążemy do tej stałej długości, czyli tam mówimy, że owulację mamy, nie wiem, w połowie cyklu, jeżeli miesiączkujemy co 28 dni, to naprawdę możemy się bardzo mocno przejechać. To wcale nie jest do końca tak, jak mamy to w tym tradycyjnym podejściu. Więc tym bardziej trzeba znać siebie, trzeba znać swoje ciało, trzeba znać długość swojego cyklu, trzeba znać objawy owulacji, żeby zobaczyć, kiedy rzeczywiście mam owulację, kiedy mam dni płodne. I trzeba po prostu w ten sposób siebie monitorować, a niekoniecznie słuchać tradycyjnego podejścia i tylko wyłącznie na nim bazować. Słuchajcie, jest bardzo wiele czynników, które wpływają na modulację cyklu, który może być w ten sposób dłuższy albo krótszy, który może się zatrzymać, albo może się w jakiś sposób zmodyfikować. Co warto wiedzieć? Warto wiedzieć, jeżeli przez trzy kolejne cykle albo nie mam krwawienia, albo ta długość się znacząco zmieni, to warto zgłosić się po pomoc do lekarza, ginekologa, położnika, albo się po prostu z kimś skonsultować. Warto wiedzieć, że jeżeli udajemy się w jakąś podróż, a szczególnie zmieniamy strefę czasową, to rzeczywiście mogą wystąpić znaczące modyfikacje w cyklu. Może się on wydłużyć. Warto wiedzieć, że zaburzenia odżywiania w znaczący sposób wpływają na nasz cykl miesiączkowy. Uważa się, że nawet, że u kobiet, które zmagają się z anoreksją, aż 90% z nich będzie miało zaburzenia cyklu i akurat w tym przypadku potem tą regularność i cykliczność jest bardzo ciężko odzyskać. Warto podejść do prawidłowego odżywiania i do aktywności fizycznej jako do dwóch czynników, które w dość dużym stopniu warunkują nasze zdrowie psychiczne. Również bardzo mocno wpływają właśnie na regularność naszego cyklu. I jeżeli mówię o czynnikach, które modulują cykl menstruacyjny, chciałabym, żebyśmy sobie zwróciły uwagę na kolejną oś. To już nie jest oś pod wzgórze przysadka jajnik, ale pod wzgórze przysadka nadnercza. Pod wzgórze akurat tutaj skupiamy się na takim innym hormonie, który się nazywa CRH, to jest kortykoliberyna, który stymuluje przysadkę do uwalniania hormonu adrenokortykotropowego. I ten hormon będzie wpływał na nadnercza, żeby uwalniały kortyzol. Słuchajcie, kortyzol, który jest jednym z takich podstawowych hormonów, które są wydzielane w naszym ciele wtedy, kiedy jesteśmy w stresie. Teraz oczywiście jest to bardzo zasadne z punktu widzenia ewolucyjnego i z punktu widzenia takiej naszej biologii, ponieważ to jest jeden z tych hormonów uciekaj albo walcz, tak? Czyli bije nam szybciej serce, zaczynamy się pocić, zwalnia pracę nasz układ trawienny, zwężają nam się naczynia krwionośne, wzrasta ciśnienie tętnicze krwi. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby podjąć akcję. Wzmacnia się odpowiedź immunologiczna, tylko problem następuje wtedy, kiedy ten kortyzol zalewa nas w sposób stały i okazuje się, że to ma wybitne, negatywne działanie na nasz organizm.
i bycie poddanym w sposób stały działaniu kortyzolu jest negatywnym czynnikiem, jeżeli chodzi o nasz organizm. Również też na takim poziomie neurobiologicznym ten hormon, który tutaj jest oznaczony jako ACTH, przedniego płata przesadki, czyli hormon adrenokortykotropowy, on jest antagonistą GnRH, czyli tej gonadolibryny, która wpływa za prawidłową regulację cyklu miesięcznego. Także proszę również też pamiętać, że bycie w permanentnym stresie, bycie pod wpływem kortyzolu również może wpływać tak ujemnie modulująco na nasz cykl miesiączkowy. Wychodząc już z tych rozważań neurobiologicznych, słów kilka o samej menstruacji. Wiecie, ile krwi tracimy w czasie okresu? Około 50 do 100 ml. Tak, przy takim typowym okresie. Oczywiście to, co wydostaje się z pochwy, ponieważ jest to krwawienie oczywiście z macicy, przez szyjkę macicy ono się wydostaje do pochwy, to nie jest tylko i wyłącznie krew z naczyń spiralnych, z naczyń doczesnowych, ale to jest również błona śluzowa, znaczy błona macicy, to endometrium, które no nie doczekało się zapłodnienia, więc się złuszcza. I to również jest taki dodatkowy płyn, który również się wydziela w macicy. Typowo okres trwa około 5 dni. Wiemy, że na początku jest o wiele bardziej intensywny. Mogą się pojawić skrzepy. Jeżeli one są niewielkie, to jest to jak najbardziej prawidłowe i jak najbardziej typowe. Jeżeli macie wątpliwości odnośnie koloru krwi, która się pojawia w czasie waszego okresu, można sobie zerknąć do internetu na stronach anglojęzycznych, po prostu wystarczy wpisać w Google Know Your Flow. Macie takie fajne wyjaśnienia odnośnie różnego rodzaju koloru krwi. Typowo powinna być to jasna, żywa krew. Mogą się w niej pojawić skrzepy i szczególnie po nocy albo w dalszych dniach okresu ta krew może być już taka ciemna, skrzepła, nawet bardzo ciemna. Jest to też cały czas fizjologia. Natomiast jeżeli jest to krew bardzo jasna, różowa, jeżeli jest to krew z pomarańczowym zabarwieniem albo z szarym zabarwieniem, może to znaczyć, że albo macie infekcję, która wymaga weryfikacji, może to znaczyć, że macie anemię, która wymaga weryfikacji. Oczywiście się zainteresujcie, jeżeli tej menstruacji nie macie w ogóle, bo to też znaczy typowo, jeżeli się to krwawienie nie pojawia. Natomiast też jest taka sytuacja, że jeżeli współżyjecie i jest prawdopodobieństwo, że jesteście w ciąży i pojawia wam się okres, który jest o wiele bardziej skąpy niż typowy, krew jest różowa, jasna i okres jest o wiele krótszy, to też radziłabym zrobić test ciążowy, ponieważ może być tak, że jest to po prostu takie no, krwawienie około terminu menstruacyjnego, ale już w ciąży, natomiast nie jest to okres. Tak? Tylko czasami rzeczywiście w ciąży, w tych takich terminach około menstruacyjnych też się może pojawiać delikatne właśnie skąpe krwawienie, ale to nie jest miesiączka. Tak? Więc też należy właśnie ta intensywność i kolor krwi też jest istotne, jeżeli chodzi o znajomość tego, co się dzieje z naszym ciałem. Słuchajcie, miesiączkowanie kosztuje, to jest dodatkowy koszt. Rzeczywiście koszt podpasek to jest koszt wymierny. Nie wiem, czy w Polsce były prowadzone takie badania, ale natknęłam się na takie doniesienia amerykańskie. Obliczono, że podpaski, tampony, nie wiem, kubeczki, gacie menstruacyjne, nie wiem, ibuprofen, które kobiety biorą w czasie okresu, jeżeli używają płynów do higieny intymnej, to kosztuje około 150 do 400 dolarów rocznie, czyli to rzeczywiście no, jest pewien wymierny koszt. Jeżeli chcemy się, nie wiem, jeżeli chcemy kupować, tak uważa się, że jedna podpaska to jest około ładunek plastiku, około 3 siatek reklamowych takich zwykłych, więc to rzeczywiście w wymierny sposób zanieczyszcza środowisko, zresztą tak samo jak pampersy. I chcemy na przykład kupować podpaski biodegradowalne, to one są już w ogóle mega drogie, bo to paczka kosztuje około tam 2 dych i to jest naprawdę po prostu już no, konkretny wydatek. Można oczywiście korzystać, nie wiem, czy macie takie doświadczenia z kubeczków menstruacyjnych, które umieszcza się po prostu na szyjce macicy i one są takie silikonowe, mięciutkie,
umieszcza się i po prostu potem się je opróżnia i czyści. Teraz coraz większą popularność, coraz bardziej tak no, mocno są marketingowane majtki menstruacyjne, które one same w sobie są dość dużym kosztem, ponieważ one kosztują około 60 zł. Producenci zalecają, żeby mieć takie trzy pary w czasie okresu, które po prostu nosi się zamiast podpaski, zamiast tamponu, potem się pierze, płucze się zimną wodą i pierze się w pralce jak każdą normalną bieliznę i po prostu się wymienia te trzy pary przez cały czas trwania okresu. Na początek to rzeczywiście może być dość duży wydatek, ponieważ te trzy pary, to rzeczywiście jest to wymierny koszt, natomiast no, wylicza się, że w dłuższej perspektywie rzeczywiście jest to oszczędność. Jeszcze, że mówiąc, no nie nosiłam, nie korzystałam z tego nigdy. Mam dwie koleżanki, które sobie bardzo chwalą takie korzystanie właśnie z majtek menstruacyjnych. Natomiast tutaj rzeczywiście dość szeroki zasięg ma akcja różowych skrzyneczek. Nie wiem, czy się spotkałyście z tym, może gdzieś w urzędzie. Dokładnie. U nas akurat studentki położnictwa zbierały kasę właśnie wśród studentów Uniwersytetu Medycznego na to, żeby były takie skrzyneczki właśnie u nas w łazienkach na uniwersytecie i w wielu miejscach się pojawiły. Wiecie, na czym polegają różowe skrzyneczki? Dokładnie, że po prostu można zostawić, zresztą też w wielu knajpach, w wielu restauracjach są takie koszyczki, gdzie są tampony, gdzie są podpaski, z których można skorzystać i one są albo uzupełniane, albo po prostu można, jeżeli mamy więcej środków higienicznych, to można je po prostu w ten sposób zostawić właśnie dla dziewczyn, które są w kłopocie i nie mają albo kasy, albo dostępu do środków higienicznych. Kiedy należy się przyjrzeć i zasygnalizować ewentualny problem? Słuchajcie, ja jakby na początku powiedziałam wam, kim jestem, czym się zajmuję zawodowo. Oczywiście nie jestem alfą i omegą i teraz to, co na pewno chciałabym, żebyście też wynieśli z tego wykładu. Wiem, że często to, o czym mówimy, dotyka takiej intymnej strefy naszej osobowości, naszego życia. Jeżeli ktoś nie chce zadać pytania głośno, a zauważy coś u siebie, czy już zauważył u siebie coś, co wymaga weryfikacji, bardzo serdecznie was zachęcam do tego, żeby rzeczywiście umówić się na wizytę do położnika, ginekologa, albo żeby po prostu pogadać z położną, albo z osobą bliską, nie wiem, z mamą, z kumpelą, żeby po prostu zweryfikować swój objaw, który uważacie, że jest nieprawidłowy. Nie wiem, czy dla was to oznacza, w zależności od waszego miejsca zamieszkania, że jeżeli chodzi o położnika, ginekologa, to dla wszystkich będzie ten sam. Jeżeli tak jest, no to mam nadzieję, że jest to fajna osoba, która rzeczywiście jest przyjazna, która fajnie ogarnia również problemy młodych ludzi. Jeżeli nie, to przypominam, że nie ma absolutnie żadnej rejonizacji i po prostu można położnika, ginekologa poszukać w jakimkolwiek dowolnym miejscu, tak? Nie jesteśmy skazane na tego położnika, ginekologa czy położniczkę, ginekolożkę, do której chodzi nasza mama, czy do której po prostu byłyśmy już na przykład i było kijowo i po prostu nie chcemy tam wracać. Naprawdę bardzo zachęcam też do weryfikacji w ten sposób, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jest duży problem aktualnie z dostępem do położników, ginekologów. Jeżeli chodzi o wizyty na NFZ, wiem, że są bardzo duże kolejki, bo sama ostatnio tam doświadczyłam, jak miałam jakiś problem z infekcją i po prostu chciałam zrobić to wszystko, że tak powiem, po Bożemu i się zadzwoniłam do swojej przychodni i mówię, że ja po prostu walczę ze świądem i bardzo potrzebuję wizyty u położniczki, u mojej ginekolożki. No to usłyszałam, że pani może mnie zapisać za 3 miesiące na wizytę. To tak sobie pomyślałam, że do tego czasu to ja po prostu sobie, nie wiem, albo się po prostu zadrapię, albo się zaswędzę, dokładnie. I zdaję sobie sprawę, że są tego typu problemy. Natomiast rzeczywiście i też duża liczba ginekologów, ginekolożek po prostu przyjmuje najzwyczajniej w świecie prywatnie. Jeżeli chodzi na przykład o prowadzenie ciąży, to wierzcie mi, 60-70% ciąż jest prowadzonych prywatnie. Jakby w ogóle ten rynek usług NFZ-owskich w położnictwie i ginekologii bardzo, bardzo mocno się zawęża i z każdym rokiem jest coraz mniejszy dostęp do niego.
Czyli co, interesujemy się, jeżeli aktywnie współżyjemy i nie mamy okresu, no to na pewno, tak? Z oczywistych względów. Interesujemy się, jeżeli 3 cykle z rzędu, długość cyklu jest nieprawidłowa. Interesujemy się, jeżeli kolor krwi jest inny niż typowo. Interesujemy się, jeżeli ilość wypływającej krwi jest inna niż typowo, tak? Czyli na przykład zauważamy, że o wiele więcej tej krwi wypływa i jest dużo skrzepów, to na pewno. Interesujemy się, to co mi jeszcze też przychodzi do głowy, jeżeli boli. I to tutaj chciałabym się na tym trochę zatrzymać dłużej. Może zróbmy to jako ostatni slajd przed przerwą, ale wydaje mi się to bardzo istotne, więc chciałabym się nad tym zatrzymać troszeczkę dłużej. To, co tutaj wam pokazuję, to jest taka tak zwana skala VAS. Ona jest bardzo znana, słuchajcie, w medycynie. To jest Visual Analog Score i to jest taka skala numeryczna albo wizualna do oceny poziomu bólu. My tego używamy na co dzień. U dorosłych mówimy, proszę powiedzieć, że nie, może znacie to z seriali, że na ile panią boli od 0 do 10, tak? Gdzie 10 to jest w ogóle największy ból, jaki można sobie wyobrazić, a 0 to jest brak bólu. Dla dzieci ta skala jest zmodyfikowana do takich, zobaczcie, buziek. I tutaj mamy 0, zieloną, uśmiechniętą buźkę, to jest brak bólu. Czerwona, smutna, płacząca buźka to jest punktów 9-10, kiedy no rzeczywiście jest to najbardziej taki wyrażony ból. I jeżeli byśmy sobie to przeniosły na ocenę bólu, który towarzyszy okresowi, to typowo w czasie okresu my się możemy podzielić na 4 grupy minimum, czyli są kobiety, które w ogóle nie czują, że mają okres, pewnie tutaj takie siedzą. Są kobiety, które trochę czują, że mają okres, jeżeli chodzi o ból, czyli typowo powinna być to skala bólu nie więcej niż 5 na tej skali, czyli tak zwany moderate, czyli taki średni ból, ale jest to ból, który nas nie wyłącza z aktywności codziennej, tak? Który nie powoduje, że mamy problemy ze wstaniem z łóżka, że mamy zawroty głowy, że nie jesteśmy w stanie pracować, że mdlejemy. Tak? Mogą się pojawić takie chwilowe skurcze, wtedy kiedy rzeczywiście ta skala bólu wzrasta do 8, ale to nie powinno trwać dłużej niż 10 minut jako jednorazowe wydarzenie i nie więcej niż przez 3 dni powinno się powtarzać. Tak? I to jest to, co się uważa w diagnostyce za normę. Natomiast jeżeli macie ból, który oceniacie powyżej 5 na 7-8, czyli w tej takiej skali, w tej prawej części skali, i ten ból wyłącza was z aktywności codziennej, powoduje, że tak naprawdę nie chcecie wstać z łóżka, nie jesteście w stanie się wyprostować, większość czasu spędzacie z termoforem na podbrzuszu, nie wiem, no, bierzecie zwolnienie z pracy, rezygnujecie z jakiejś tam aktywności, nie wiem, mówicie, że nie pójdę do kina, czy tam, nie wiem, nie pójdę na piwo, bo tak bardzo mnie boli. To jest ból, z którym trzeba, warto pójść do specjalisty, ponieważ ten ból wskazuje na PMS, czyli na ten zespół napięcia okołomiesiączkowego, i on wymaga leczenia. Bardzo dobrze to odpowiada na takie podstawowe metody, czyli na zmianę stylu życia i również na niesteroidowe leki zapalne, ponieważ ten ból menstruacyjny to jest ból związany z tym, że na skutek zmian czy tam uwalniania cytokin w obrębie macicy jest pobudzany nerw błędny, uwalniane są prostaglandyny, które pokonują barierę krew mózgi, po prostu pojawiają się pewne określone objawy, właśnie również pomiędzy innymi też dolegliwości bólowe, i ten szlak jest w stanie zatrzymać zwykły ibuprofen, tak? Więc to jest lek pierwszego rzutu. Nie pomoże wam drutaweryna, czyli nie pomoże wam NOSPA, to też jakby proszę pamiętać. Natomiast tutaj rzeczywiście lekiem takiego pierwszego rzutu w tym leczeniu jest ibuprofen, czyli z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Natomiast słuchajcie, to nie jest tak, że trzeba to przecierpieć, że tak się ma, że wyrośniesz z tego, że jak urodzisz, to ci przejdzie, że twoja babcia i mama też tak miały i że kobiety muszą cierpieć. Charakterystyka, o jakiej powiedziałam przed chwilą, czyli oceniacie go
5 do 8 i w tej wyższej skali i wyłącza on was z codziennej aktywności, koliduje z waszą codzienną aktywnością, trzeba się udać z tym na konsultację do lekarza, położnika, ginekologa, bo tam mogą być różne przyczyny, tak? Może być na przykład tak, że nie wiem, kanał szyjki macicy jest po prostu zbyt wąski i macica kurczy się w taki bardzo mocny sposób po to, żeby podjąć dodatkowy wysiłek, żeby wydalić krew miesiączkową i wy to w ten sposób odczuwacie jako dodatkowy ból, a to wymaga na jakiejś konkretnej interwencji. Natomiast jeżeli rzeczywiście ból wychodzi poza okres cyklu, pojawia się przy defekacji, przy mikcji, pojawia się przy współżyciu, to jest to ból, i też go oceniacie bardzo wysoko, to jest to ból, który może towarzyszyć na przykład endometriozie. I on już na pewno wymaga konsultacji lekarskiej, absolutnie nie może być ignorowany. Ok? Także pamiętajcie proszę o tym. To wcale nie jest tak, że ktoś jest... że tak musi być, że kobieta tak ma. Warto się po prostu temu przyjrzeć. Dobrze, ja pozwolę sobie tutaj zrobić przerwę, też myślę, że jesteście chwilę zmęczeni, że jesteście Państwo zmęczeni i po krótkiej przerwie wrócimy.
Zapraszam Państwa serdecznie na drugą część. Obiecuję, że będzie mała niespodzianka narracyjna, będzie wolta do afrykańskiego plemienia Dodonów. Może będzie coś, czego jeszcze nie wiecie. Czy są jakieś pytania może odnośnie tego bólu około menstruacyjnego? Że może się pojawi jakieś na koniec. Dobrze. Słuchajcie, pierwsza faza cyklu, czyli faza folikularna, to jest ta, która występuje bezpośrednio po krwawieniu. Celem tej fazy jest przygotowanie komórki jajowej do owulacji. I od 5-6 dnia cyklu stopniowo narasta poziom estrogenu, co bardzo mocno warunkuje to, jak się czujemy w tej fazie. Słuchajcie, jest taki na stronie amerykańskiego Glamour, możecie sobie wygooglować, jest naprawdę fajny filmik dwuminutowy pokazujący zmianę w samopoczuciu kobiety w czasie cyklu. I nie wiem, może się ze mną zgodzicie, może nie, ale rzeczywiście ten poziom estrogenu, który mamy w pierwszej fazie cyklu i mamy go na bardzo wysokim poziomie, warunkuje też nasze samopoczucie. Jeżeli chodzi o receptory dla estrogenów, to one znajdują się w bardzo wielu miejscach, nie tylko w macicy, ale również w gruczołach sutkowych, w wątrobie, w kościach, w układzie sercowo-naczyniowym. Kobiety potrzebują estrogenu dla prawidłowego działania układu sercowo-naczyniowego, dla prawidłowej mineralizacji kości. No i oczywiście estrogenu potrzebują komórki ziarniste jajnika i słuchajcie, też są receptory dla estrogenów w ośrodkowym układzie nerwowym. I jak na początku mówiłam, że hormony również warunkują to, jak się czujemy, jaki mamy nastrój, jaką mamy chęć socjalizacji, czyli spotykania się z innymi, jaką mamy chęć na współżycie, na dotyk, to wszystko też się zmienia w czasie cyklu. I tutaj rzeczywiście w fazie folikularnej im bliżej owulacji, tym ten zastrzyk energii jest większy. Lubimy podejmować i kończyć zadania, czujemy się takie mocne, niezależne, wychodzimy z tej zimy takiej około menstruacyjnej i rzeczywiście to jest taki okres fajnego samopoczucia. Natomiast jeżeli chodzi o owulację, to jest uwolnienie komórki jajowej. I słuchajcie, tutaj rzeczywiście estrogeny szczytują. Szczyt estrogenów to jest, jak mówiłam, 24-48 godzin przed samą owulacją. Słuchajcie, jest mega dużo fajnych, ciekawych badań z zakresu neurobiologii i z zakresu psychologii społecznej, które pokazują, jak zmienia się zachowanie kobiet w czasie owulacji właśnie pod wpływem hormonów. Wyobraźcie sobie, było takie badanie, które było robione na grupie seksdancerek w Stanach. To była taka grupa tancerek erotycznych, one się nazywają lap dancers. Lap, czyli uda. To są dziewczyny, których pracą jest to, że one są bardzo skąpo ubrane albo nie wiem, w ogóle nie ubrane i tańczą na kolanach mężczyzn, którzy przychodzą do klubu. No i słuchajcie, tutaj zmienną badaną było to, czy badano, jak wysokie one dostają napiwki w zależności od fazy cyklu, w której tańczą. I porównywano wysokość napiwków u kobiet, które przyjmują hormonalną antykoncepcję, czyli mają poziom hormonów wypłaszczony przez cały cykl, i u tancerek, które nie przyjmują hormonalnej antykoncepcji, a więc no, rzeczywiście te wahania hormonów są zauważalne, no i mają owulację i mają pik estrogenowy. Co się okazało, rzeczywiście potwierdzono, że kobiety, które nie przyjmują hormonalnej antykoncepcji, które owulowały w okolicy owulacji, dostawały najwyższe napiwki. Te, które miały wypłaszczone poziomy hormonów, te napiwki dostawały takie same przez całą długość cyklu. Oczywiście opowiadam to trochę tak pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście no, w bardzo wielu badaniach i też myślę na podstawie obserwacji w życiu codziennym można potwierdzić, że w czasie owulacji czujemy się bardzo mocne, atrakcyjne,
pewne siebie, mamy dużą chęć na socjalizację, na wychodzenie. Też nawet potwierdzono, że kobiety bardzo chętnie wtedy ubierają się na czerwono. Zmienia się ich chód, szczególnie jeżeli w okolicy pojawia się mężczyzna, czy nie wiem, inna osoba tej samej płci, no w zależności od naszych preferencji, która jest przez nas uważana za osobę atrakcyjną, której chcemy się podobać, z którą mamy ochotę na zbliżenie. Chód staje się wolniejszy, bardziej sprężysty, inaczej się zachowujemy. Mówiłam już, że nosimy chętniej kolor czerwony, to oczywiście nie wszyscy, no bo są osoby na skraju tej krzywej Gaussa, na przykład ja jestem taką osobą, nie mam chyba ani jednej rzeczy czerwonej. Dla mnie no takim czerwonym jest czarny, ale nie wiem, tutaj też są takie osoby, ale rzeczywiście chyba tutaj nikt nie owuluje, bo nikt nie jest na czerwono akurat w tej grupie, ale rzeczywiście no, w badaniach z zakresu psychologii społecznej badacze doszli do tego typu wyników. Co jeszcze w ogóle jest ciekawe, badania też pokazują, że w okresie okołoowulacyjnym kobiety bardzo często i chętnie sięgają po alkohol, jako po taki środek, który ułatwia socjalizację, no po prostu ma się wtedy taką, wiecie, ochotę na zabawę, na rozrywkę i rzeczywiście ta konsumpcja alkoholu w czasie cyklu według badań jest wtedy wysoka. No oczywiście chęć współżycia jest wyższa, co też ciekawe, odnotowuje się, że kobiety doznają większej satysfakcji seksualnej, orgazmy są intensywniejsze w fazie około takiej owulacyjnej i rzeczywiście satysfakcja seksualna z tym związana również jest wyższa. No czyli to jest ten moment, kiedy wiecie, no patrzę rano w lustro i mówisz, kurde, no jest wszystko super, tak? I tak jak pewnie spojrzycie na swoje nie wiem, na ostatni miesiąc, na pewno jesteście w stanie znaleźć taki weekend, kiedy w ten sposób się, czułyście. Potem przychodzi faza lutealna, kiedy pęcherzek jajnikowy, ten, który uwolnił komórkę jajową, co już mówiłam, tak, przekształca się w ciałko żółte, to ciałko żółte produkuje progesteron, który jest antagonistą estrogenu i ten progesteron jak gdyby przejmuje władzę. I też nasze samopoczucie w tej fazie się zmienia. To jest faza taka, którą można by było trochę określić jako zimowanie. Mianowicie mamy mniej energii, mamy fazę taką, wiecie, kocowo, buritowo, nie wiem, płatkowo, czekoladowo, nutellową. No, mniej chętnie wychodzimy z domu, bardziej uciekamy od kontaktów. Oczywiście wzrasta drażliwość, skłonność do irytacji, która no w okresie takim tuż przed okresem, no ale wiecie o co mi chodzi, osiąga swój szczyt. I normalne i fizjologiczne, ten smutek jest normalny i fizjologiczny. Oczywiście jeżeli nas to na długo wyłącza z życia albo przeszkadza nam w codziennym funkcjonowaniu, rzeczywiście warto też temu się przyjrzeć i warto się skonsultować ze specjalistą, czy nosi to również cechy diagnostyczne, na przykład depresji. Ale jeżeli jest to w granicach normy, to również jest to zjawisko jak najbardziej fizjologiczne i normalne. Nie wiem, czy w ogóle zwróćcie kiedyś uwagę, jeżeli macie taką fazę, nie wiem, porządkowania szafy, sprzątania pokoju, sprzątania domu, nie wiem, mycia okien, prania zasłon, nie wiem, po prostu robienia jakiejś tam rewolucji w chacie, to bardzo często właśnie się to dzieje w fazie progesteronowej. To jest często też nazywana właśnie taka faza wicia gniazda, że nam się po prostu wtedy raz wydaje, że nie wiem, obejrzymy 3 filmy na YouTubie z porządkowania szafy i po prostu jedziemy wtedy ze wszystkim. Także to jest też po prostu uwarunkowane hormonami. Także wracam z powrotem do tej swojej początkowej tezy, czy tezy takiego stwierdzenia, kto ma? Mężczyźni? Ja myślę, że oni mają taką fazę wtedy, kiedy kobiety mają owulację. Natomiast no, tutaj rzeczywiście często podejmujemy tego typu zachowania, jeżeli nam to sprawia przyjemność. Prawda? Dobra, obiecywałam pewnego rodzaju woltę narracyjną.
I kiedy rozmawiamy o cyklach, chciałabym wam opowiedzieć pewną ciekawostkę. Chciałabym wam przedstawić taką badaczkę amerykańską, ona się nazywa Beverly Strassman, jakkolwiek się wymawia jej nazwisko. Ona jest antropolożką, cały czas czynnym badaczem, pracuje na Uniwersytecie Michigan. I ona jako bardzo młoda osoba, jako młoda studentka antropologii, dość przypadkowo udała się na taki projekt badawczy do plemienia Dodonów. To jest takie plemię, które zamieszkuje Mali, kraj afrykański. Dlaczego ona tam pojechała? Jako antropolożka chciała znaleźć dane, które mówią, charakteryzują cykle menstruacyjne, rozrodcze kobiet w społecznościach, które żyją jeszcze jak gdyby w czasie przedindustrialnym. Dodoni, dodonki, wiadomo, nie stosują żadnych metod regulacji płodności, oprócz tam takich bardzo naturalno-pierwotnych, alternatywnych, ale też żyją w sposób taki bardzo nieprzemysłowy, żyją z roli, jedzą to, co upolują albo to, co wyrośnie, zachowują swoje tradycje, mają praktycznie zerowy kontakt ze światem zewnętrznym. No i na tej społeczności ona chciała po prostu zbadać, kiedy kobiety w takiej społeczności zaczynają miesiączkować. My wiemy, że w krajach wysoko rozwiniętych to jest wiek około 12 roku życia. Czy tak samo było w erze przedprzemysłowej, tak? Przed erą nowożytną? Ile kobiety mają cykli? Ile te cykle trwają? Jak często zachodzą w ciąże? Jak długo karmią piersią? Kiedy wchodzą w klimakterium, czyli kiedy mają menopauzę, swoją ostatnią miesiączkę i jak to wygląda? To też jeszcze było pewnego rodzaju ułatwienie, ponieważ dodonki na czas, kiedy mają okres, udają się do tak zwanej chaty menstruacyjnej. Ta chata menstruacyjna z tych lat 80., kiedy ona badała te kobiety, jest tutaj na tym zdjęciu, taka gliniana chata. Znaczy, to nie było też miejsce odpoczynku, ponieważ one tam chodziły tylko na noc. No, to jest takie podejście, że kobieta w czasie menstruacji jest nieczysta, nie dokonuje się zbliżeń. Znaczy nie dokonuje się zbliżeń, Boże, mężczyzna po prostu nie współżyje z kobietą, nie dokonuje zbliżenia w tym czasie i jej dzięki temu też było łatwo to obserwować, bo ona po prostu widziała, która kobieta kiedy ma okres, po prostu sobie zrobiła takie czarty i tam zaznaczała, która kobieta kiedy jest w tej chacie, ile dni tam nocuje, wyłoniła na przykład kobiety, które borykały się z niepłodnością, ponieważ były regularnie w tej chacie, ale co stwierdziła? Dodonki zaczynały miesiączkować o wiele później niż kobiety z krajów rozwiniętych, czyli nie w wieku średnio 12 lat, tylko powyżej 15 roku życia, czyli zaczynały miesiączkować później. I dalej przez większość życia były albo w ciąży, albo karmiły piersią. No jeżeli oczywiście są w ciąży albo karmią piersią, no to nie mają regularnych cykli, czyli te zmiany takie cykliczne nie odbywają się ani w jajniku, ani w endometrium, co jest oczywiście zrozumiałe. I średnio dodonka w ciągu swojego życia ma około 100 cykli miesiączkowych. Pamiętacie, ja już na takim początkowym etapie tego wykładu powiedziałam, że we współczesnym świecie kobieta, która nie przyjmuje antykoncepcji hormonalnej i nie jest w ciąży, ma średnio około 350-400 cykli menstruacyjnych. No i teraz ta jej obserwacja, czy ona w ogóle tam na początku pojechała tylko na pół roku, potem się okazało, że te badania są na tyle fascynujące i ważne, że została tam na prawie 2 lata, kontynuując te badania. I co te badania nam mówią? One mówią nam to, że takie ciągłe miesiączkowanie i te ciągłe, regularne cykle, które my w tej chwili u siebie obserwujemy pomiędzy 12 a 50 rokiem życia, to jest coś, co z punktu widzenia ewolucyjnego jest dla kobiety nienormalne. Tak nigdy nie było. Ze względu na to, że tak jak mówiłam, przed erą antykoncepcji, szczególnie przed wynalezieniem antykoncepcji hormonalnej, kobieta była albo w ciąży, albo karmiła piersią, co oczywiście też powoduje, że cykle są, w ogóle nie ma tej cykliczności, albo jest ona bardzo, bardzo nieregularna, stąd tych cykli było o wiele, wiele mniej. I teraz dalej, co my z tą informacją tak naprawdę możemy zrobić, dlaczego to jest dla nas ważne i co my możemy o tym powiedzieć, patrząc na zdrowie kobiety. Mianowicie to, że jeżeli kobieta owuluje, to po to, żeby się uwolnił ten pęcherzyk jajowy,
jajnik, ta powłoka jajnika musi pęknąć, tak? Ta komórka jajowa niemalże się przedziera po prostu przez zewnętrzną powłokę jajnika po to, żeby się uwolnić. Potem to wszystko musi się wygoić. I jeżeli, i to samo dzieje się z endometrium, z tą błoną wewnętrzną macicy, ona się odnawia i odbudowuje co 28 dni, to się dzieje ciągle i ciągle i ciągle. To może wpłynąć na to, czyli właściwie to wpływa na to, że u współczesnych kobiet o wiele częściej obserwuje się procesy nowotworzenia w obrębie trzonu macicy i w obrębie jajnika. U kobiet w erze przednowożytnej te nowotwory były po prostu o wiele rzadsze ze względu na to, że nie dochodziło, tutaj jakby użyję specjalnie tego słowa, ale no chodzi mi tylko o, ja wiem, że ono ma taki no inny wydźwięk, dosyć mocno pejoratywny, ale chodzi mi tylko o podkreślenie tego zjawiska, nie dochodziło do tego cyklicznego ranienia, tak, jajnika, wygajania się go i powtarzania tego procesu również w obrębie trzonu macicy. To jest jedna rzecz. Ja wrzuciłam na swój profil taką zajawkę o tym, że tutaj będę, czy na swoje konto facebookowe zajawkę, że tutaj będę dzisiaj na wykładzie. Taka moja dalsza znajoma wrzuciła taki jako komentarz link do wykładu Kobieta luksusowa bez miesiączki. Ten wywiad z takim lekarzem, który zaleca stałe stosowanie progestagenów po to, żeby nie miesiączkować. Znaczy, dla mnie to jest trochę śmieszne, bo ja na przykład jestem kobietą luksusową z miesiączką i wcale się nie zgadzam, że kobieta luksusowa to jest kobieta bez okresu. Natomiast mocno się nie zgadzam z takim wydźwiękiem tego artykułu, ale chciałam tylko wam pokazać po prostu, z czego to się bierze. Rzeczywiście, z punktu widzenia ewolucyjnego, co miesięczne cykle od 12 roku życia do 50 roku życia są nienormalne. Kobiety nigdy tak często nie owulowały. To jest po prostu rzecz, która przyszła do nas z nowoczesnością, a szczególnie przyszła do nas ze zmianami, jeżeli chodzi o macierzyństwo, nasze życie takie no, rodzinne, o podejmowanie decyzji o macierzyństwie. Oczywiście, jeżeli przyjmujemy antykoncepcję hormonalną, to się zmienia. Jeżeli zachodzimy w ciążę, to również się zmienia. Uważa się, że zajście w ciążę zmniejsza, bycie w ciąży zmniejsza o 10% ryzyko zachorowania na raka jajnika na przykład, a 10-letnie przyjmowanie antykoncepcji hormonalnej zmniejsza aż o 70% ryzyko zachorowania na jajnika. Czyli rzeczywiście ta antykoncepcja hormonalna okazuje się, że ona ma nie tylko taki wymiar chroniący przed ciążą, tak, ale okazuje się, że też ma taki trochę bardziej populacyjny wymiar, jeżeli chodzi o ryzyko zachorowania na poszczególne nowotwory, ponieważ ona okazuje się, że wymiernie zmniejsza ryzyko zachorowania na poszczególne nowotwory. Także tyle, jeżeli chodzi o ciekawe badania antropologiczne na afrykańskim plemieniu Dodonów. I również słów kilka na temat twórcy pigułki antykoncepcyjnej. Tego pana, którego widzicie na zdjęciu, nie bez kozery, on jest sfotografowany na tle kościoła katolickiego, to jest dr John Rock. On ze swoim współpracownikiem wynaleźli pigułkę antykoncepcyjną. Stało się to w roku 1960. Była to osoba znana niemalże jak dzisiaj, nie wiem, Rihanna w amerykańskiej popkulturze. On był wszędzie udzielał wywiadów. Co ciekawe, John Rock był położnikiem na Harvardzie, osobą głęboko wierzącą, zaangażowanym katolikiem, członkiem swojego lokalnego kościoła, specjalistą, zanim zajął się badaniami nad antykoncepcją, był specjalistą od monitorowania cyklu, czyli od metody, która jest nazywana dzisiaj kalendarzykiem małżeńskim. I on poczynił taką obserwację, że jeżeli my w kalendarzyku małżeńskim szukamy tego cyklu, kiedy kobieta jest niepłodna, czyli kiedy ma wysoki poziom progesteronu, to w takim razie czemu tej kobiecie nie podawać cały czas progesteronu i po prostu nie wytłumić tej owulacji? No to my dzisiaj jakby pokrótce znamy jako antykoncepcja hormonalna, tak? Czyli przyjmując hormony, wprowadzamy się w taki stan quasi ciąży,
i po prostu nie mamy pików hormonalnych, które powodują, że owulujemy. Czyli wytłumiamy owulację, jednocześnie tam zwiększamy gęstość śluzu szyjkowego, że tam plemniki się nie mogą przedostać, no tych też endometrium się nie nadbudowuje. No ale głównie chodzi nie przygotowuje się do przyjęcia zapłodnionej komórki, ale głównie chodzi o wytłumienie owulacji. I teraz ten głęboko wierzący katolicki lekarz opracował taki skład pigułki. Właśnie tak wyglądała pierwsza pigułka antykoncepcyjna. To, co macie tutaj po lewej stronie, to była taka reklama tej pigułki. Ona miała wyglądać jak puderniczka, właśnie z taką okrągłą tarczą, gdzie było 28 tabletek z hormonami, które kobieta miała przyjmować w cyklu. I teraz to, co my przyjmujemy dzisiaj jako oczywistość, czyli że mamy te 21 dni i 7-dniową przerwę, to jest, wyobraźcie sobie, coś, co zostało w ogóle wynalezione i wymyślone sztucznie właśnie przez Johna Rocka i jego współpracownika. Bo oni się bardzo mocno zastanawiali nad tym, bo tak naprawdę nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby kobieta w sposób ciągły przejmowała te hormony. Ale żeby zmniejszyć niepokój kobiet i żeby spowodować, że ta metoda będzie taka bardziej naturalna, w związku z czym bliższa nauce Kościoła, wymyślili, żeby zrobić właśnie tą 7-dniową przerwę, żeby się to nie można nazywać tego miesiączką, tego krwawienia, które się wtedy pojawia, tylko to jest tak zwane krwawienie z odstawienia, ponieważ rzeczywiście błona śluzowa macicy jest wtedy praktycznie goła, więc się po prostu pojawia takie skąpe krwawienie, które w ich zamierzeniu miało naśladować taki naturalny cykl, żeby kobieta się czuła, przyjmuje tą antykoncepcję, ale jednomiesiączkuje, więc w tego typu rozumieniu wszystko jest dobrze z moim ciałem. Jak pigułka weszła do użytku, tam było w ogóle bardzo dużo skutków ubocznych ze względu na to, że hormony, które oni zaproponowali, były podawane w bardzo wysokich dawkach. Dzisiaj wiemy, że to były wielokrotnie za wysokie dawki w stosunku do tego, czego kobieta potrzebuje, żeby osiągnąć efekt antykoncepcyjny, więc były bardzo duże skargi na efekty uboczne, ale Johnowi Rockowi bardzo zależało na tym, żeby Kościół zaaprobował jego metodę. W pierwszej kolejności rzeczywiście zaaprobował, ale jako metodę leczenia, na przykład jakichś chorób towarzyszących. I papież myślał aż 8 lat nad tym, czy tak, bo dopiero w 1968 roku wydano decyzję, czy ta pigułka na tak, czy ta pigułka na nie. No i w 1968 roku ogłoszono, że jednak ona nie ma aprobaty Kościoła katolickiego, że jest wbrew nauce Kościoła katolickiego, że w sposób sztuczny zaburza koncepcję, ponieważ już dochodzi do aktu płciowego, dochodzi do ejakulatu, więc nie powinno, czy nie jest to zgodne z nauką Kościoła katolickiego. I to, słuchajcie, nam na lata, my właściwie dopiero w tej chwili zaczynamy to rozplątywać, na lata nam tak naprawdę pomieszało pojęcia, bo zmieszało pojęcie antykoncepcji z przekonaniami religijnymi i położyło się cieniem też na życiu bardzo wielu kobiet, które i tak naprawdę położyło się pewnego rodzaju stygmą na tego typu antykoncepcji. Bardzo ciekawa historia. John Rock bardzo ciężko przeżył to, że nie uzyskał aprobaty swojego kościoła. Kiedy przychodziły pierwsze informacje, że rzeczywiście nie będzie tej aprobaty, on podobno to skomentował w ten sposób przyjaciela, który mu przyniósł tą informację. On był takim eleganckim, wysokim mężczyzną, stanął i powiedział: ależ przyjacielu, nie rozumiem, dlaczego ty wątpisz w mój kościół. Kiedy nie uzyskał aprobaty, odbiło się to bardzo głębokim echem w Stanach Zjednoczonych, plus jeszcze ta kampania dotycząca efektów ubocznych pigułki. On został w taki nieładny sposób pożegnany na swojej macierzystej uczelni, odszedł w zapomnienie, natomiast do końca życia tak naprawdę nie rozumiał, dlaczego ten jego zamysł dotyczący tak naturalnej antykoncepcji nie spotkał się z akceptacją Kościoła katolickiego. Już wtedy, kiedy był na emeryturze, tuż przed śmiercią, kiedy jeden z dziennikarzy robił z nim wywiad, zadał mu pytanie, czy wierzy pan nadal w życie pozagrobowe, podobno odpowiedział: oczywiście, że nie. Także tak jak mówię, ten taki splot religii i antykoncepcji jeszcze w wydaniu męskim, myślę, że ma pewien dość dojmujący wymiar anegdotyczny. Także pamiętajcie, że słuchajcie, pigułka antykoncepcyjna powstała jako metoda opracowana przez głęboko religijnego
lekarza ginekologa i miała się stać naturalną, przyjazną kobietą i przyjazną nauce Kościoła metodą antykoncepcyjną, a to, że jest 7-dniowa przerwa pomiędzy przejmowaniem 21 tabletek antykoncepcyjnych, również jest tworem sztucznym, tworem w założeniu Johna Rocka, który miał sprawić, że kobiety no, teoretycznie mają się poczuć psychicznie lepiej, jako że tam pojawia się jakieś krwawienie w tym cyklu. No dobrze, w ogóle tytuł tego opracowania, w którym John Rock ogłosił swoją metodę, właśnie był The Time Has Come, czyli właśnie nadszedł czas i podtytuł był Catholic Doctor Proposal, czyli propozycja katolickiego lekarza na regulację płodności. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. To jest mój adres e-mailowy. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam serdecznie do kontaktu e-mailowego. Tak jak Anita wspomniała, w naszym zespole medyków są położnicy ginekolodzy, seksuolodzy, lekarki psychiatrii, więc jeżeli mają Państwo też jakieś pytanie z tego zakresu, serdecznie zapraszamy do kontaktu, również możemy te pytania przekazać dalej. Natomiast jeżeli jakieś pytania dzisiaj się pojawiły, serdecznie zapraszam. Czy są jakieś pytania na sali? Śmiało, możecie pytać. Dla mnie ten wykład jest bardzo ważny ze względu na to, że odpowiada na pytanie o świadomym macierzyństwie. Ja już z perspektywy 40+, koleżanka też. Ważne jest, kiedy chce się mieć dzieci, czy się w ogóle chce mieć dzieci i z kim. To jest jakby podstawa, bo dziecko to jest osobna planeta, któremu trzeba poświęcić czas, energię i wiele innych rzeczy, łącznie z finansowymi. Też kobiety muszą często zrezygnować z siebie, ze swojego doświadczenia zawodowego, chociaż lub też jest to bardzo trudne do pogodzenia. Więc świadome macierzyństwo to jest podstawa zaczynająca się od znajomości cyklu. A ja chciałabym cię dopytać i też, żebyśmy może jeszcze raz powiedziała o antykoncepcji. Jaka jest najbardziej od tej najbardziej skutecznej do najmniej skutecznej i o tabletce dzień po. To jest bardzo istotne. Króciutko. Najbardziej skuteczna antykoncepcja to są oczywiście wkładki wewnątrzmaciczne, które mogą być zakładane, bo są trzy rodzaje. Mirena, Kailin i wkładka z miedzią. Te dwie pierwsze uwalniają progestagen, tak zwany lewonorgestrel, który ma za zadanie uniemożliwić przejście plemników tak, przez gęsty śluz do zapłodnionej komórki jajowej. Mają uniemożliwić nadbudowanie się endometrium w celu przyjęcia zapłodnionej komórki jajowej. Zakłada się je, można również zakładać je u nierudek, natomiast nie zakłada się ich u dziewic najczęściej. Skuteczne metody są oczywiście też tabletki antykoncepcyjne, natomiast tutaj mamy taki bias dotyczący regularności ich przyjmowania, ponieważ szczególnie przy tabletkach jednoskładnikowych regularność, czyli te, które są tylko z progesteronem, tak zwane mini pill, tutaj regularność jest kluczowa, jeżeli chodzi o wysoki efekt, ponieważ no tutaj kilkugodzinna różnica już może tym efektem zachwiać. Jeszcze jest taka inna metoda, która się nazywa, o niej też wspominałam dzisiaj, NovaRing. To są takie krążki silikonowe, które zakłada się do pochwy wysoko naszej kemacicy i się nie czuje przy współżyciu. Natomiast zakłada się je w pierwszym dniu krwawienia, wyciąga się po 21 dniach i też ma się takie krwawienie z odstawienia 7-dniowe. Bardzo fajna metoda. Też z wysokim stopniem skuteczności. Nie trzeba tutaj pamiętać o przyjmowaniu tabletki codziennie o tej samej godzinie. Prezerwatywa. Pamiętajcie proszę, że jeżeli chodzi o antykoncepcję, to jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz to jest też jeszcze ochrona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. I to w pierwszej kolejności oczywiście przychodzi nam do głowy HIV. Natomiast słuchajcie, tego jest cała gama, tak?
to jest też między innymi wirus HPV. Ja myślę, że jesteście już zaznajomieni z tą nazwą, ale jesteście w takim wieku, że naprawdę bardzo bym chciała o tym przypomnieć. HPV to jest taki wirus, tak zwany brodawczaka ludzkiego. Jest tak naprawdę kilkadziesiąt typów tego wirusa, natomiast wśród nich wyróżniono takie, które mają działanie wysoce onkogenne. I jeżeli chodzi o raka szyjki macicy u kobiet, praktycznie 100% przypadków to są przypadki, za które jest właśnie odpowiedzialnych kilka typów wirusa HPV. Przenoszonego drogą płciową, może też być to transmisja bezpośrednia z matki na płód, a może być to taka transmisja też o wiele rzadsza oczywiście, ale też gdzieś, nie wiem, na basenie czy w tego typu saunie, w tego typu miejscach. Teraz w Polsce ta profilaktyka raka szyjki macicy, no nie oszukujmy się, dość mocno kuleje, mimo że indywidualne samorządy starają się dość mocno nadrabiać. Szczepienie na HPV, które jest dostępne i które w bardzo wielu krajach praktycznie wyeliminowało zachorowalność na raka szyjki u kobiet, w Polsce cały czas nie jest w oficjalnym kalendarzu szczepień. Zapowiem wam może taką historię. Moja bliska koleżanka wyjechała, jej mąż jest wojskowym, więc oni wyjechali do jednego z krajów europejskich na jego kontrakt. Jako że są tam długo, ona się wybrała do ginekologa na cytologię i tam lekarka nie mogła uwierzyć, że ona jako 36-letnia kobieta jeszcze nigdy nie miała genotypowania w kierunku HPV, jakby nie przechodziła profilaktyki w kierunku zakażenia HPV. W Polsce tak naprawdę trzeba rzeczywiście mieć konkretne wskazanie do tego, żeby wykonać tak zwaną rozszerzoną cytologię i musi być to cytologia płynna po to, żeby stwierdzić, czy jesteśmy nosicielkami HPV. Pod koniec zeszłego roku wyszły takie rekomendacje wspólne ekspertów położnictwa i ginekologii i pediatrii i wakcynologii, którzy bardzo mocno zalecają wprowadzenie szczepień HPV dla określonych populacji kobiet. W pierwszej kolejności to są dziewczynki pomiędzy 9 a 15 rokiem życia, w drugiej kolejności to są dziewczynki do 25, czyli kobiety do 25 roku życia. Tam mamy szczepionki na trzy różne, w zależności od tego, na ile typów wirusa one działają, ale słuchajcie, naprawdę szczepieniem na HPV można wyeliminować zachorowanie na raka szyjki macicy, które w Polsce naprawdę zbiera bardzo duże żniwo. Czy to kosztuje? Zależy od miejsca zamieszkania, ponieważ często miasta albo samorządy wprowadzają takie swoje indywidualne programy. Na przykład w Gdańsku mamy 50% dofinansowanie do takiego szczepienia i dla chłopców, i dla dziewczynek. Tutaj mówię tutaj o raku szyjki macicy, ale HPV też powoduje rak sromu, rak pochwy, rak odbytu. Może też być tak, że w przypadku kontaktów seksualnych oralnych jest też odpowiedzialny za raka gardła, raka języka, raka nosogardzieli, więc te szczepienia są zalecane nie tylko dziewczynkom, ale również chłopcom. I w Gdańsku jest takie 50% dofinansowanie dla jednej i drugiej grupy. Niektóre samorządy prowadzą takie programy, że wszystkie, na przykład Gdynia miała taki program, wydaje mi się, że dalej ma, że wszystkie dziewczynki i chłopcy w wieku 12 lat są zapraszani na darmowe szczepienie, więc też rzeczywiście warto się zainteresować, jak to wygląda u was w miejscu, gdzie mieszkacie. I wrócę jeszcze, bo tutaj jakby odeszłam mówiąc o antykoncepcji, słów kilka. Tak, rzeczywiście też są takie zalecenia, że rzeczywiście jest oczywiście grupa taka, w pierwszym wskazaniu to są osoby pomiędzy 9 a 25 rokiem życia, natomiast można się też zaszczepić w późniejszym wieku. Oczywiście szczepionka nie ma działania leczniczego, czyli to nie jest tak, że jak ktoś już ma objawy i się zaszczepi, to te objawy, nie wiem, się zmniejszą albo będzie się to wolniej rozwijało, ale na przykład może zapobiec nawrotom, jeżeli ktoś miał już zdiagnozowanego raka szyjki macicy. To oczywiście jest do indywidualnej konsultacji z lekarzem, położnikiem, ginekologiem. I teraz dalej chciałabym jeszcze tylko tak na koniec, mówiąc o antykoncepcji, przypomnieć, że prezerwatywa jest tak naprawdę jedyną metodą, która łączy dwa działania, czyli zapobiega transmisji
STD, czyli chorób przenoszonych drogą płciową, które są rozliczne poprzez HIV, poprzez kiłę, poprzez rzeżączkę, właśnie HPV, ale również WZW typu C, WZW typu C typu B, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu C, na które nie mamy leku, wirusowe zapalenie wątroby typu B, na które mamy szczepionkę, chlamydioza, no cała gama zakażeń, które rzeczywiście można przekazać, uprawiając seks bez zabezpieczenia z osobą, której statusu zdrowotnego nie znamy, niezależnie od tego, czy jest to zbliżenie waginalne, analne, czy zbliżenie oralne. Proszę pamiętać, że skuteczność antykoncepcyjna prezerwatyw jest wysoka, jeżeli one są odpowiednio stosowane. W momencie należy pamiętać, żeby ona była prawidłowo założona na członek we wzwodzie i żeby była zdjęta odpowiednio szybko po wycofaniu członka z pochwy, ponieważ wtedy, kiedy erekcja się znosi, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przy wyciąganiu członka z pochwy, przy wycofywaniu członka z pochwy prezerwatywa się zsunie i po prostu ejakulat dostanie się do pochwy. I wtedy mamy do czynienia z tak zwanym stosunkiem niezabezpieczonym. I tutaj to jest na przykład wskazanie do tego, żeby ubiegać się o to, żeby chcieć skorzystać właśnie z antykoncepcji PO, czyli z Ella-1 albo z Escapel. To są takie dwa preparaty, które są dostępne w Polsce. Niestety od 2017 roku obydwa są na receptę i bardzo w praktyce dość trudno je zdobyć i wymagają konkretnych nakładów finansowych. One kosztują tam jeden około 60 zł, drugi około 100 zł. Jeden zawiera tak zwany levonorgestrel, czyli progestagen, drugi inny preparat od Sanoliprystalu, które obydwa mają za zadanie nie dopuścić albo do owulacji, albo do zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki jajowej. Jeden się przyjmuje do 120 godzin po stosunku, drugi do 72 godzin po stosunku. Natomiast im wcześniej, tym lepiej. I nie ma takiej możliwości, że ktoś odmawia wypisania tego leku, powiązując się na klauzulę sumienia, albo wydania go w aptece, ponieważ jest to niezgodne z prawem. Tyle. Szeroki temat. A z tym tematem wiąże się też, nie wiem, czy słyszeliście o kampanii 16 dni przeciwko przemocy. Żadna osoba płci żeńskiej lub męskiej nie ma prawa być zmuszana do seksu. Mamy swoje, jesteśmy sami, o sobie stanowimy i albo chcemy z kimś uprawiać seks, albo nie. Czyli też musicie patrzeć na pewne rzeczy troszeczkę szerzej, że nie możecie być zmuszani absolutnie do tego. Poczytajcie sobie kampanię 16 dni przeciwko przemocy i nie znaczy nie. Jeżeli kobieta mówi nie, to mówi nie. Jeżeli mężczyzna mówi nie, to też mówi nie. Nie chce współżyć, nie chce stosunku. To dotyczy również małżeństw. Tak? Nie ma obowiązku współżycia w małżeństwie. I wielu innych jeszcze rzeczy musimy się nauczyć i naszych dzieci, myślę. Także słuchajcie, może są jakieś pytania? Ja mam przed panią pytanie, bo na samym początku tego całego wydarzenia mówiła pani, że jest pani położną z, wypadło mi teraz, z predyspozycją do aborcji i tak dalej. A biorąc pod uwagę, że prawo mamy, jakie mamy w Polsce, jak to teraz u pani na przykład wygląda, że przychodzi kobieta, która o tym mówi i pani na przykład pomaga jej gdzieś już nawet wyjechać, czy mówi o innych takich sposobach? Jako położna z predyspozycją do... Okej, słuchajcie, dobra, ja jakby się nie będę w to zagłębiać, w sformułowanie tego pytania, ale rozumiem, o co pani chodzi, więc jakby opowiem, jak wyglądają uwarunkowania prawne dotyczące przerwania ciąży w tej chwili w Polsce.
Prawo mówi nam, że ciąża może być przerwana obecnie wtedy, gdy jest wynikiem gwałtu albo czynu zabronionego i jeszcze takiego przypadku nie było, on nie został oficjalnie wykazany do 12 tygodnia ciąży, bądź wtedy, kiedy ciąża zagraża życiu bądź zdrowiu kobiety. I z tym rzeczywiście w praktyce, jak się okazuje, jest dość duży problem, co nagłaśniane przypadki w Polsce też pokazują. Natomiast jeżeli kobieta albo nie chce być w ciąży, albo ciąża nie rozwija się pomyślnie, czyli na przykład okazuje się, że płód ma wadę letalną, jest ciężko uszkodzony, no w Polsce nie można po roku 2020 tej ciąży przerwać, więc to, co my możemy zrobić, i to mamy też tą informację właśnie od prawników, którzy współpracują z Federą. Federa to jest taka, też bardzo Was zachęcam, żebyście sobie gdzieś tam zajrzeli na stronę Federy. To jest taka organizacja, która wspiera kobiety, wspiera szeroko rozumiane zdrowie reprodukcyjne. I to są organizacje, które pomagają umożliwić kobiecie wyjazd za granicę. I to, co nie jest karalne, a możliwe w Polsce, to jest wykonanie aborcji w domu, czyli przyjęcie mizoprostolu i mifepristonu, takiego zestawu, i dokonanie aborcji na sobie. To nie jest w Polsce zakazane. Natomiast to, co jest zakazane i karalne, to jest wypisanie recepty na te leki, bądź przekazanie kobiecie tych leków, tak? Jak ja bym pani po prostu powiedziała, proszę, to są leki, jeżeli pani potrzebuje aborcji, to podlega karze. Natomiast na dzień dzisiejszy przerwanie własnej ciąży nie podlega karze. To, co my możemy zrobić jako medycy, żeby nie podlegać karze, to, co wiemy od prawników, którzy z nami współpracują, to, że możemy udzielić informacji, że istnieje taka organizacja jak Federa, ze względu na to, że oni się zajmują szeroko rozumianym zdrowiem reprodukcyjnym i taka kobieta może się wtedy do nich udać i oni już dalej ją obejmują opieką, albo możemy udzielić informacji, że w systemie prawnym Unii Europejskiej są inne kraje, gdzie aborcja jest dozwolona. Więc rzeczywiście taka kobieta wtedy może i ona dalej może się udać do organizacji pozarządowych, pomocowych, które ewentualnie pomogą jej zorganizować taki wyjazd. Natomiast my nie możemy ani przekazać takich leków, ani zaaplikować takich leków, ani przekazać numeru telefonu bezpośredniego do organizacji, ani wskazać bezpośrednio kliniki, która wykonuje tego typu zabiegi gdzieś, nie wiem, w Czechach, w Holandii, ponieważ to może podlegać karze w aktualnym systemie prawnym. Także czy odpowiedziałam na Pani pytanie? To jak wygląda? Dziękuję bardzo. Tak, to jest dosyć istotne, że samo aborcja, czyli zakupienie, ja muszę sama kupić tabletki, nie może mi kupić tego mój chłopak, nie może za nie zapłacić, nie może przywieźć tych tabletek mój chłopak, ja muszę wszystko sama zrobić, tak? Sama kupić, sama zażyć i tyle. I co ważne, co nasi lekarze często powtarzają, mam prawo, a wręcz jak najbardziej, iść do lekarza i na wizytę kontrolną, czy jest wszystko ok. I lekarz nie ma prawa ani poinformować policji o tym, bo często też takie rzeczy opowiadają różni lekarze, że nie ma prawa powiadomić policji o tym, że zażyłam tabletki i nie ma prawa też, nie wiem, jakichś środków medycznych mi zażywać, żeby powstrzymać tą ciążę, jak to się nazywa, bo teraz nie pamiętam. Tak, tak, poronienie, ale to jakaś specjalna procedura jest powstrzymania poronienia, tak? Jakieś takie kontrtabletki daje, tak? Więc generalnie to jest taki stan prawny. A w ogóle coś, nie wiem, czy pamiętacie, co się stało 20 października 2020 roku, tak? Pseudotrybunał wydał pseudowyrok i tak naprawdę stan prawny nie jest jasny. My naszą ekipą zorganizowaliśmy film dokumentalny, zresztą jak wejdziecie na YouTube'a, to możecie zobaczyć film O tym się nie mówi. Tam z tyłu stoi Marek Osieciński, reżyser tego filmu i on pokazał w filmie kobiety, które były w ciąży z wadami embriopatologicznymi. To się rzadko zdarza, nie to, że bardzo, ale to się rzadko zdarza. To nie jest temat dla Was, w sensie, żeby zajmować się teraz tematem ciąż embriopatologicznym, bo przed Wami świetlana przyszłość i nie musicie się tym teraz zajmować, ale musicie mieć świadomość, że politycy, podejmując decyzje,
wpływają na nasze zdrowie i życie, że nakazują nam wbrew naszej woli, bo nasza wola może być różna, możemy różnych rzeczy dokonywać w życiu zgodnie z własnym sumieniem i tym, co chcemy. To może w naturalny sposób doszłam do wyborów. Niedługo wybory są przed nami, a wy już macie 18 lat i być może to będą wasze pierwsze wybory w tym w życiu, więc warto uczestniczyć w wyborach, warto podejmować świadomie decyzje zgodnie z własną wolą i sumieniem. Nie mówimy, na kogo macie głosować, ale warto iść i czytać programy wyborcze, bo ci politycy mają wpływ na zdrowie i życie. Tu na przykład mówiłaś o szczepionkach HPV i to właśnie może urząd, może zrobić to uchwałą Rady Gminy. Gmina miejska, gmina wiejska, starostwo, ale to wszystko się wiąże z finansami i ze świadomością radnych. Więc też jako młodzi ludzie macie szansę na to, żeby do swoich radnych, do swojej gminy powiedzieć: tak, my też potrzebujemy takich szczepień dla nas, bo chcemy być zdrowi, i żeby nie przyjeżdżali do nas lekarze ze Skandynawii i pokazywali Polki, bo tylko w Polsce są najgorsze stadia raka. Naprawdę tak jest, tak? Przyjeżdżają, jakim to, w Australii chyba nie ma w ogóle raka szyjki macicy, prawda? W Finlandii też tak. Słuchajcie, do nas przyjeżdżają jak do muzeum, tak? Zobacz, na praktyki. Są jeszcze jakieś pytania? Ogromnie się cieszę, że byliście z nami. Mam nadzieję, że nie za karę, a dosyć dużo wiedzy tutaj można było pozyskać. Ten wykład do obejrzenia jeszcze raz na YouTubie. Na tym YouTubie, na tym kanale będziecie mogli oglądać kolejne wykłady. Trzy kolejne wykłady będą w Gołdapi, Świeciu i Byczynie. Tam będzie Maja Herman, lekarka, psychiatrka. Będziemy mówić o zaburzeniach psychicznych, o zdrowiu psychicznym, między innymi o depresji, o tym, co jest normą, a co nie jest normą. I myślę, że w takich wykładach będzie w łatwy sposób wiedzę, możecie pobrać wiedzę opartą na faktach medycznych, a nie opiniach czy ideologii jakiejś, czy może religii. Także polecamy wiedzę opartą na faktach. Dzięki. A jeszcze, przepraszam, ankiety. Jeżeli chcecie, możecie zostawić ankiety. W zamian, tak jak mówiłam, dostaniecie kamizelki i jeszcze materiały takie informacyjne o naszym projekcie. A co najważniejsze, to liczę na to, że uzbiera się tutaj w Sztumie grupa 16 odważnych, dzielnych kobiet w różnym wieku. Tutaj każda z was może być, więc będzie konkurencja, bo niestety grupa 16-osobowa na szkolenie z Vendo. Naprawdę polecam, byłam 20 lat temu na tym szkoleniu, gdzie moje dzieci były małe, teraz są studentami, a myślałam, że jest mi potrzebna samoobrona, jak mnie ktoś napadnie z tym małym dzieckiem, jak będę szła z wózkiem, a okazało się, że mi jest potrzebna asertywność. I na tym szkoleniu się nauczycie, co to jest asertywność i jak nie być ofiarą. Także naprawdę polecam Vendo.